Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Skyrim. Tak jak się umawialiśmy, od tego odcinka, moi drodzy, już będę miał wgrane modyfikacje, czyli mody. Bardzo dużo komentarzy pod pierwszym odcinkiem było za tym, żebym takie mody zainstalował, także po prostu je zainstalowałem. Moi drodzy, zainstalowałem paczkę modów do grafiki, do dźwięku, jakąś tam paczkę, która zwiększa ilość czarów, ilość broni, ilość zbroi i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te mody, które zainstalowałem, moi drodzy, będziecie mieć w... Gdzie będziecie mieć? W opisie pod tym filmem. Ja po prostu zrobię tam taką listę. Zainstalowałem sobie również ten Sky UI, także jak widzicie, no naprawdę fajna rzecz. Czegoś takiego mi właśnie brakowało w Skyrimie. A tu proszę bardzo, fajnie to jest teraz wszystko poukładane. Zdecydowanie bardziej mi się to podoba niż tamto menu, które było wcześniej. Dobrze, tylko teraz... Największym problemem będzie to, że ja sobie przypomniał, w którą ja mam iść stronę. Wydaje mi się, że czekajcie, ja chyba stąd nadchodziłem. No dobra, pójdźmy tędy. Czy ja mam tu jakiś łuk, czy nie? Przydałby się jakiś łuk w sumie. Bo ja lubię z łuku sobie postrzelać. O, to chyba się dodawało do ulubionych. Okej, i teraz wychodzimy. I teraz łuk, dobra, czwóreczka, elegancko i rzeczywiście, dobra, możemy coś tam z łuku nawet spróbować ustrzelić. Ja zaraz, jak tutaj się cofnę troszkę, to zaraz się okaże, czy... Kurde, zainstalowałem sobie też jakąś paczkę właśnie modów, która poprawia dźwięki w jaskiniach, w mieście, gdzieś tam. I słyszę, że w tych jaskiniach rzeczywiście teraz jakieś, kurczę, mi się tu duchy. Okej, czyli stąd przyszedłem. Najpierw kopsniemy się prosto, a później zejdziemy sobie na dół. Myślę, że to będzie całkiem niezłe rozwiązanie. Oj, żebym to ja tylko, kurczę, tutaj nie zginął. Chociaż z tego, co się orientuję, to chyba tutaj ciężko jest zginąć w tej grze. Mamy możliwość szybkiego zapisu, szybkiego wczytania. Myślicie, że przeleci przez ten? Proszę bardzo. No i co? I spalony jesteś. Zainstalowałem też jakiegoś moda, który poprawia wygląd płomieni. Plus jeszcze w tej modyfikacji, którą zainstalowałem do grafiki, było coś takiego, że jakoś lepiej czary wyglądają na ziemi, czy coś takiego. Nie wiem, wygląda to rzeczywiście troszkę fajniej, ale czy jest tam jakaś taka aż znacząca różnica? No nie wiem, ciężko jest mi to oceniać. Ja w Skyrima nie grałem tak bardzo długo, że dla mnie każda jakakolwiek zmiana w grze To jest naprawdę niewidoczna, bo ja uważam, że Skyrim od, naprawdę, wychodząc wtedy w 2011 roku 11 listopada, zresztą niełatwo zapamiętać tą datę, zapomnieć tę datę, bo to tak 11-11-11, to pamiętam do dzisiaj, że wtedy była premiera. Okej. Czyli warto tutaj było się cofnąć. Mamy tutaj szkielet. Szkielecik ma złoto. Mamy też tego ślizgacza. Nie, to mogą ślizgacza, to inną nit. Kolejny szkielet. Kolejne złoto. I mamy kufer. Czekajcie, czy jak ja teraz wyjdę... Okej, zapiszę sobie. Chyba powinno być F5. Okej. Nie wiem, nie przerwało mi nagrywania. I teraz, moi drodzy, jak zżyję zbyt dużo wytrychów, tak, to mogę się wczytać i może kolejnym razem uda mi się na przykład za pierwszym razem otworzyć, tak? Nie było takiej potrzeby, ale ja wam coś takiego polecam ogólnie. Ametyst, super, fajna skrzynka. Całkiem była obfita w
ciekawostki. Tędy się raczej nie przycisnę. Cofam się na górę. Okej. Zainstalowałem sobie również modyfikacje, które dodają tam jakieś dodatkowe zaklęcia. Za bardzo nie byłem pewien, na co by się tutaj zdecydować. Zobaczmy. Tak, wszędzie już tutaj byliśmy. Tak, dobra. I jeszcze tylko nam brakuje... Tak, musimy się po prostu zwyczajnie udać do tej komnaty, przy której byliśmy przed chwilką. Dlaczego ja już... A, bo ja kucałem. Do tego nie mogłem biegać. Tylko, że to nie tędy. Widzicie, znowu się pomyliłem. Tylko tędy. Także, moi drodzy, troszeczkę tych modyfikacji tam poleciało. Jakieś zainstalowałem sobie też takie DLC do Skyrima, darmowe na Steamie. To jest właśnie dodające tekstury HD. Także jeżeli macie Skyrima na Steamie, to fajna sprawa, jest darmowe. I oprócz tej modyfikacji jeszcze zainstalowałem sobie paczkę Skyrim HD 4K czy coś takiego. Tam też było do wyboru jakieś tam lochy, coś tam, nie lochy, nie wiem, ja tam, tak jak mówię, no, dla mnie Skyrim wygląda genialnie od momentu premiery, także ciężko mi tutaj zauważyć jakiekolwiek zmiany, szczególnie, że jest to trzeci odcinek. Ostatni raz nagrywałem Skyrima rok temu. Także, moi drodzy, no, jak zapewne wiecie, troszeczkę czasu minęło, tak? Czy ja się teraz aby nie cofam? Chyba nie, bo w tamte... Tam jest jakiś duch. Skąd to wylatuje? Jeszcze mogę podejść, czy nie? O Jezus! Okej. Przeszliśmy. Dobra. Całkiem nieźle się ich podpala, powiem wam szczerze. Zobaczmy, jak się ich razi prądem. Ach, tam sobie podróżu. A, ten ma łuk, a ty. Działaś? Ze mną się nie fika tutaj. Czekaj, może jeszcze to na ciebie zrzucę. Dobra, fajnie. Trzeba się czasami nieźle tutaj porozglądać, czy przypadkiem nie mamy właśnie możliwości wykorzystania otoczenia. Miksturki to sobie zawinę. Okej. Tu nic nie widzę. Jeszcze czasami coś... Złoto, to jest dla mnie najważniejsza rzecz. Obrażenia 10. A, jeszcze zainstalowałem... O cholera, po co ja to wziąłem? Nieważne. I zainstalowałem sobie jeszcze taką paczkę, moi drodzy, która wprowadza do gry balans, tak jakby zaklęć, że zaklęcia są zbalansowane, że tak jakby nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć, no po prostu balans zaklęć, bo ja pamiętam, że jak grałem kiedyś Skyrim i próbowałem coś tam magiem działać, to wiem, że ogólnie właśnie zaklęcia, żeby były potężne, no to trzeba jednak troszeczkę czasu pograć, bo wtedy dopiero po czasie się takie lepsze zaklęcia odkrywa. I pamiętam, że ja nie byłem aż tak cierpliwy i po prostu złapałem w rękę jakąś broń i tarczę. No i tak też grałem w ten sposób. Bo nie chciało mi się czekać po prostu, aż te zaklęcia staną się potężne. Bo nie wiem, czy się orientujecie, moi drodzy, ale no ja teraz tymi zaklęciami, no tam troszeczkę muszę poczarować, tak? Żeby kogoś tam... Dobra, coś tutaj odkryliśmy. Przynajmniej taki dźwięk był. A, dobra, tu są te drzwi, gdzie musimy tego pazura użyć. Zewnętrzny pierścień, środkowy, wewnętrzny. Tutaj, moi drodzy, jeżeli chodzi o te szpony, które mamy w ekwipunku, mam nadzieję, że ja taki szpon mam, to one... Klucz... To one... Ten wzór, który musimy tutaj wpisać, to one mają na sobie. Złoty szpon. Zobaczycie? Jest, coś tam widać. Mniej więcej. O, jak się tutaj popatrzy... O, da się to obrócić. Mamy niedźwiedzia, ważkę i sowę. Czyli tutaj musimy, przepraszam, troszeczkę poprzekręcać.
Niedźwiedź, ważka, sowa. Niedźwiedź, niedźwiedź, niedźwiedź to nie. Nie, nie, dobra, jeszcze sowa. Bo jak użyjemy złej sekwencji, to podejrzewam, że zaraz nas tu upadli jakaś trująca strzałka albo jakieś coś innego. Ale teraz już powinno być ok. Nigdy nie wiem, co za takimi drzwiami się kryje, dlatego wolę się tutaj troszeczkę cofnąć. Nie, tutaj widzę, że jest całkiem klawo. Ok. Także, moi drodzy, pierwsza świątynia zaraz będzie za nami. Miałem sobie sprawdzić to zaklęcie. Może bym z łuku, kurczę, kogoś postrzelił. Oj. Bo ja tutaj, moi drodzy, też chcę troszeczkę tą postać rozwijać. Może nie tak, powiedzmy, porówno, tak? Żeby była i jednocześnie łucznikiem, i magiem, i wojownikiem, i w ogóle wszystko. Tylko bardziej by mi zależało na tym, żeby po prostu mieć jakąś ewentualną alternatywę. Jeżeli na przykład magia mi się skończy, albo kurczę, będzie jakiś przeciwnik, który będzie na magię w 100% praktycznie odporny, no to ja też nie chciałbym tutaj być totalnie bezbronnym, tak? Chciałbym mieć możliwość też w jakiś tam sposób tego przeciwnika upodlić. Dobra, ja tutaj sobie pozbieram jeszcze te pierdółki, zanim się odwrócę i podejdę do tej ściany. Tutaj prawdopodobnie nauczymy się naszego pierwszego okrzyku, a tym okrzykiem prawdopodobnie, z tego co pamiętam, jest właśnie fus, czyli tak zwany początek popularnego fusroda. Ale zanim to nastąpi, to ja się tutaj jeszcze porozglądam troszeczkę. Zobaczmy, coś jest. O, widzicie? I to jest właśnie zaleta tej gry, że tutaj, jak się troszeczkę poeksploruje, to można taki fajny kufer znaleźć. Ja sobie tutaj jeszcze zapiszę. Co prawda jest to tylko nowicjusz. Dobra. No to sztabka, granat, diament z miedzi. Oj, zdobywaliśmy tutaj. Chyba wiem, kto to był, wiecie co? Bo o ile się nie mylę, to żona zamówiła pizzę na kolację. To prawdopodobnie był pan z pizzą. Także ja sobie zaraz zrobię przerwę na cieplutką pizzówę. I zaraz będziemy wznawiać. Także, moi drodzy, jeszcze tylko ten kufer przyatakuje. O, tu jest kupa rzeczy fajnych. Łuk myśliwski. Finger of the Mountain. A, nie, patrzcie, nieprzetłumaczony zwój. Leczenie. To jakiś furmantel. Patrzcie, one są nie... Albo to są te rzeczy z dodatku, tak? Które, znaczy z tych paczek, które ja sobie zainstalowałem. Albo to tłumaczenie polskie nie jest aż tak dobre. Ten łuk, nie będę go brał, niepotrzebny mi jest. Mam taki sam zresztą. Dobra, moi drodzy, zaraz się tutaj zainteresujemy tym pierwszym okrzykiem, a tymczasem robię sobie przerwę na kolację, także trzymajcie się. Za chwilę się widzimy. Dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem. Myślę, że możemy... Kurczę, te dźwięki, powiem wam, że są genialne teraz. Naprawdę. Okej, wcinamy to słowo. Poznajesz słowo mocy siła, nieugięta siła. No właśnie, odkryj tajemnicę czarne głazy, odszukaj właściciela złotego szponu. I teraz, moi drodzy, powstaje pytanie... kurde, jak to się chodziło w magię? A, bo mi zapisuje, dobra. Magia... Wszystkie... Jest, nieugięta siła, moi drodzy. No właśnie, ja wiem, że ja chyba ostatnio grając w Skyrim grałem w wersję angielską, z tego co pamiętam, i miałem tutaj właśnie te nazwy takie, wiecie, właśnie Fus, Ro, Dach, tak, na przykład miałem, a tu widzę, że tego nie ma, no ale to trudno się mówi, najwyżej i tak chyba nie odpalę tego zaklęcia, dopóki chyba smoka nie zabiję, bo wydaje mi się, że tutaj najpierw musiałbym smoka, widzicie, kurde, ten mój, o kurde, on krzyczeć umie.
A, widzicie, on tam. Ała. On ma ten okrzyk. O, widzicie? On ma samofuz. Roda już mu nie dali. Tak mi przykro. O, ale masz ty za to fajny, fajny mieczyk. Mieczyk sobie wezmę. Smoczy kamień, proszę bardzo. Co to jest? Też wezmę. Ciężkie to jest strasznie, ale myślę, że to nic. Żelazo. Aha, bo to jest ten smoczy kamień do questa. No to by wiele wyjaśniało. Dobra. Fajnie, mamy pierwszy okrzyk. Dlatego też zależało mi na tej misji, bo teraz tak naprawdę odblokuje nam się tutaj możliwość. Zaczekajcie, może byśmy. Gdzieś tutaj. O, wchodziło się w Bartosz. Weźmy według ciężaru, bo tu fajnie można sobie sortować. Co byśmy tutaj topór? Ja bym tutaj wsadził topór bojowy. Cesarski miecz, one są ciężkie i tanie. I cesarskie buty. I myślę, że wystarczy. I tak u dźwigu 190 na 300 to jest łoch. Nie wiadomo, co to z tym robić. Dobra, zazwyczaj takie gigantyczne świątynie jak ta mają to do siebie, że mają gdzieś drugie wyjście. I widzę, że to ta również ma takie wyjście, które zazwyczaj po włączeniu otwiera nam się przejście, które się okazuje być samym początkiem jaskini, moi drodzy. To jest... Kurde, ale dźwięki teraz dali. O, jak widzicie, tutaj nam się to teraz fajnie łączy. Chociaż jeszcze chyba się nie łączy. A nie, tu będzie inne wyjście jednak. Sądziłem, że to będzie fajnie połączone. Czasami tak jest. Ja tutaj, jak widzicie, coś tam jednak... O, wytrych, genialnie. Coś tam się jeszcze pamięta, prawda? Purpurowy górski kwiat to chyba jest coś... Czacha. Może się przydać. Coś tam się jeszcze pamięta. Mówię, że ja ostatni raz grałem w Skyrima, jak on miał swoją premierę, tak? Także to było naprawdę... bardzo dawno temu. Także, moi drodzy, okej, widzę, że tu mi cały czas automatycznie zapisuje, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Jeszcze tutaj będę musiał się zdecydować na ten awans. Oczywiście ja tutaj ładuję, moi drodzy, w magię, bo ja potrzebuję tej magii naprawdę dużo później. Destruction, no właśnie, zwróćcie uwagę, że po tym zainstalowaniu tych paczek, tych modów, mam tak: otwieranie zamków, kradzież, retoryka, alchemia, iluzja, przywołanie, destruction. A przecież, kurczę, było chyba zniszczenie ostatnio, prawda? No tak, mamy tutaj jeszcze... I zwróćcie uwagę, że opis też jest nieprzetłumaczony. Nie mam zielonego pojęcia. Mamy też przywracanie nad siłami życiowymi. Łatwiej rzucenie takich szerfek, leczenie, czy odpędzanie nierumy. Alternation. Zwróćcie uwagę, to też jest nieprzetłumaczone. Ciekaw jestem, czy to jest wina tych modów, czy o co tu chodzi. Dobra. No nic, dobrze, moi drodzy. W takim razie ja tutaj chyba jeszcze pójdę sobie w tą destrukcję. Rzucanie... Okej, a tutaj co mamy? Apprentice Destruction. Wróć. Zwróćcie uwagę, też jest nieprzetłumaczone. Tutaj na przykład już jest przetłumaczone. Nie wiem, czy to jest wina tłumaczenia tego, czy jak. Nie wiem. Okej, to jest fajne akurat. Chyba wolę tamto niż tamto tutaj, bo dzięki temu to te początkowe zaklęcia będę mógł sobie rzucać 25% taniej, tak? I będą 10% silniejsze. A później, moi drodzy, jak się pójdzie tą drogą, to aż dojdzie się do tych zaklęć na poziomie mastera, tak? Także warto gdzieś tutaj... No nie dziwię się, że ja tego wejścia tutaj nie znalazłem, no przykro mi bardzo. Gdzieś w samym po prostu centrum. O, i sam, żebym tutaj się zniósł z tego. Okej, prawdopodobnie to mi będzie teraz prowadziło... Zobaczmy... Bieżąca lokalizacja...
A czego mi tak dziwnie pokazuje? Da się tu jakoś cofnąć? L, mapa świata. A, mapę świata też sobie jakąś taką ściągnąłem inną. Z jakimiś takimi ścieżkami miała być, ale widzę, że coś albo ten mod mi nie zadziałał, albo nie wiem co. Jak widzicie, musimy sobie tutaj wrócić do tej... trzeba oddać się ze smoczy kamień. Nie mogę sobie wykorzystać tą smoczą podróż, co ja chciałem. Szybką podróż. Ja chcę po prostu skończyć tego questa, a później wyruszyć w nieznane. Także, moi drodzy, niech tak też się stanie. Ja tutaj też liczę, że może w końcu się pojawi jakiś pierwszy smok, bo chciałbym jego duszę po prostu wchłonąć. Okej. Idź rzucać swoje zaklęcia, gdzie idzie. No tak, zapomniałem, że w niektórych miastach warto jednak te ręce opuścić, żeby nie latać gdzieś tam z gotowymi czarami do ataku, czy z wyjętą bronią. Często strażnicy mogą się przyczepić. Okej, fajnie, bo mi tutaj cały czas zapisuje, co mnie bardzo cieszy. Widzisz? Terminologia wyraźnie pochodzi z pierwszej ery lub co to, kurde, całe jakieś... Co wy tu robicie? To zapewne kopia dużo starszego tekstu. Dobra, ciszę. Zboczy kamień z czarny głazu. Chyba należy ci się nieco więcej uznania niż reszcie osiłków, których zazwyczaj przysyła mi. Okej. Co z moją nagrodą? Musisz porozmawiać z Jarlem albo jego sekretarzem. Okej. Moja współpracowniczka będzie zadowolona z wyników twojej pracy. Okej. A więc twoje informacje okazały się... Moi drodzy, odnośnie dialogów, to w komentarzach była zdecydowana przewaga tego, żeby dialogi przyspieszać. Ja też tak będę robił. Nie przeszkadzaj mi tutaj. Dołącz do Akademii Magów w zimowej twierdzi. O! Smok, ależ to interesujące. Jarl Balgrów, co robił? Na twoim miejscu traktowałabym to nieco bardziej poważnie. Jeśli smok zaatakuje białą grań, nie wiem, czy zdołamy go powstrzymać. Okej, okay, czyli pojawił się pierwszy smok. Zaraz go będziemy tutaj musieli upodlić. Nie teraz. Mam do ciebie przyjść. Nie teraz. A ty, widzę, zawracasz gitarkę. Mówi, że przybywasz z zachodniej wieży strażniczej. O Jezu, ale gały mu zrobiłem. Już nawet nie pamiętam, jak ja zrobiłem jego wygląd. To o smok. Zgadza się. Widzieliśmy, że zbliża się od południa. Był szybki. Szybszy niż wszystko, co w życiu widziałem. Co on zrobił? Atakuje wieżę strażniczą? Nie, mój panie. Krążył na horyzoncie, kiedy wychodziłem. W życiu tak szybko nie uciekałem. Byłem pewny, że się na mnie rzuci. Dobra robota, synu. Resztę zostaw nam. Idź do koszar, zjedz coś i odpocznij. Zasłużyłeś na to. Uciekając, zasłużyłeś na to, pamiętaj. I idźcie tam. Mamy tu coś do czytania. Ciekawego. Dobrze. Nie widzę. Nie zawiedź mnie. Już? Nie ma czasu na ceremonię. Znów potrzebuję twojej pomocy. Domyślam się. Idź z Irilet i pomóż jej. Udało ci się przetrwać w Helgen. Ale nie zapomniałem, że udało ci się odzyskać. W dowód uznania poinstruowałem Avenici, że możesz nabyć nieruchomość w mieście. Przyjmij ten podarek z mojej osobistej zbrojowni. A, dziękuję, dziękuję. Co dostałem? Rzemieniowy hełm pomniejszonego przywracania. Nie mogę ryzykować utraty was obojga. Potrzebuję ciebie tutaj. Do przygotowania obrony. Zobaczymy się przy wieży. Jak tylko zbierze się reszta. Zazdroszczę ci szansy u... Wyglądasz mi na maga. Myślę, że docenisz. Okej. Zobaczmy, czy mamy pieniążki jakieś. Gdzie moje pieniądze? 700 mam już złota. O kurczę. Czyli możemy coś tu poszaleć. Co wy na to, żebyśmy kupili sobie jakąś pierwszą księgę zaklęć? Ale też zwróćcie uwagę. Niektóre są przetłumaczone, niektóre nie. No trudno. Ja to bym polował bardziej w takie zaklęcia, kurczę, jakieś może tańsze. Księga czarów Furia. Stone skin to nie, płomień świecy. To też nie, zjesz nie. Odmrożenie, wybuchy. Alarm, to alarm? Aha, to też nie.
Skrzyżenie zombie, spętany miecz. Aha. Fajnie, możemy sobie mieczyk przyzwać. To by mi się przydało. Counterspell, płomienie. Okej, okay, jęzor ognia. To może być niezłe. To jest chyba lepsze niż ten, który mam teraz. Czyli ta iskra cała, widzicie? Tu jest ta iskra. Są płomienie. Chyba te, które już znam, to są z takim oczkiem tutaj, prawda? Też mi się tak wydaje. O, ale chyba, że sobie kupimy jakiegoś, kurczę, takie kozackie już, może jakieś droższe. A tu co mamy? Mhm. Tutaj mamy takie coś. Nie wiem, czy to nie są to jakieś nowe zaklęcia. Warp Strike, Feather Wolf, Shock Dimension. Ojejku, jakie fajne. To może kiedy indziej. Spell Strike, też nie. Niektóre są właśnie nieprzetłumaczone. Podejrzewam, że to są właśnie te. Napełnia klejnot dusz, jeśli cel umrze w ciągu 69 sekund. Ja bym chciał po prostu jakieś takie, taką zwykłą, taką... Okej, okay. Zwykły jakiś ognisty pocisk, o, coś takiego, zwykły taki jakiś... Coś takiego, dobra, ja sobie wezmę to i to, porząsiu. Teraz, moi drodzy, wychodzimy. Wiesz co? Nie wiem jeszcze, zaraz mi powiesz. Wchodzimy tu. I teraz tak, przeczytajmy sobie to wszystko. Przynieś szpon dobra, Lukanowi. Dobra. Nie wiem dlaczego... Może ja już... Czemu mi te księgi nie znikają? Nie wiem, zaraz mu je spylimy. Dołącz do Akademii Magów. Dobra. I teraz... A no właśnie, tutaj mi się nie pojawiły te zaklęcia. Te nowe. Podejrzewam, że przy tych nowych zaklęciach mam właśnie porobione te ulubione. Tak mi się wydaje. Ale to się chyba wchodziło w magię? Tak. I teraz tutaj zobaczmy. A, widzicie, tu mamy uczeń, nowicjusz. Kurczę. Iskry, Lightning Bolt. No teraz tylko pytanie, czy ja będę mógł tego w ogóle używać. Płomienie. O, ja mam takie coś, ja chciałem to kupić. Dobrze, że tego nie kupiłem w sumie. Nie w przodu, dobra. To teraz tak. A widzicie, one są tutaj dodane w ulubionych. To ja je po prostu wywalę. Leczenie może się przydać. Teraz te lepsze sobie tutaj dodamy. O, i teraz tak. Tu pyk i pyk. O, i super. Zobaczymy się przy wieży. Jak tylko zbierze się reszta ludzi. Dobra, zobaczmy się przy wieży. Myślę, że jeszcze zdążę w tym odcinku tam dotrzeć. Przydałoby się tego smoka unicestwić. Czy sobie Nie, chyba w tym odcinku jeszcze go unicestwimy. Nie będziemy tutaj tak przyciągać. Chcę zobaczyć, jak moje nowe zaklęcia działają. Przydałoby się jakieś takie z takim większym troszeczkę zasięgiem, to miałbym tutaj szansę. Okej. Okay. A ona ze mną tutaj biegnie, dobrze. Nie wiadomo, gdzie ją w ogóle biec? Nie wiadomo. Biegniesz ty też? Biegnie. Dobra. Gdzie ja tu miałem biec? Tamtędy, ale to trzeba chyba tędy jakoś. Obawiam się, że nie, mała wróżka. Owoce zaczną się jutro psuć. Nic nie zrobię. Okej. Trzeba wyjść po prostu na zewnątrz. I to będzie chyba... ta walka będzie się teraz działa przy tej wieży, którą sobie eksplorowaliśmy bodajże w pierwszym albo w drugim odcinku. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dawaj, wczytuj się. Wydaje mi się, że tak pod względem
Ojejku, aż tam daleko mam biec? Pod względem takim... No i zobaczmy. Niby niczym się nie różni niż tamto zaklęcie, ale... Może, może, no nie wiem, nie wiem, ciężko powiedzieć. Uj. A, super. Ciekawe, jak tak by się grało. Też wygląda to całkiem nieźle, powiem wam. No ale jednak jak się gra magiem, to dużo fajniej te zaklęcia wyglądają właśnie z oczu postaci. Bo tak, jeżeli chodzi o widoczność, no to zobaczcie, no to dużo się nie zmienia tak naprawdę. Dosłownie tam do po metrze z lewej i z prawej, także... No a jednak tak jest czadersko, tak? Tutaj widzimy te swoje łapki i w ogóle ekstra, ekstra. Dobra, tutaj coś jest. Tu mam chyba dotrzeć, tak? Czy nie? No tak. Co teraz? Czekamy na tą laskę, tak? Aż ona tu doleci. Przecież ona tu nigdy nie dobiegnie. Nie, no kurde. Bez żartów. Odkryjmy sobie tą... A widzicie, rzeczywiście ta wieża spalona jest. Wcześniej nie była taka przyjarana. Zachodnia wieża. No i co? A, tutaj wieże są, dobra. Złapał Krokiego i Tora, kiedy próbowali uciekać. I co? Tutaj mam czekać, tak? Czy mamy biec na górę? Biegnę na górę. O, leci! Zabij smoka. O Jezu. Nie trafiłem. Trzeba poczekać, aż wyląduje, nie? Czy jak? Sięga w ogóle go ta moja błyskawica, czy nie bardzo? Nie no, zapomnij to w ogóle. Trzeba zbiec w ogóle stąd. I będziemy go troszkę naparzyć czarami, nie? O, jest! Wylądował. O, i super, już się z magii wykopsałem. Kurczę, niewiele mu robił te moje zaklęcia, a ja z kolei się z magii totalnie wyprułem. Jeszcze mi się myszka tutaj rozłączyła. Co on tu gada, ten smok? A, dodałem jeszcze sobie taki mod właśnie do krwi, moi drodzy. Nie no, to w ogóle totalnie będzie porażka. A może... kulami ognia. Chociaż smok i ogień... jednak nie bardzo, nie? No, troszkę będzie się trzeba pomęczyć, tutaj widzę. No ja tutaj, jeżeli chodzi o te gry tego typu, jak Skyrim, to ja tak nie bardzo, jeżeli chodzi o picie jakichś mikstur i tego typu rzeczy, zwyczajnie nie przepadam. O Jezu! O kurczę. No i czego mnie kurcz na mnie się uwziął? No dawaj, już prawie. Okej. Nie zostało ci wiele zdrowia, wypij miksturę. Dobra. Ostatni strzał. Z łuku. Tak, mi przykro. Okej. Mamy zbadać smoka i teraz prawdopodobnie wciągniemy jego duszę. On się tu rozpadnie elegancko. Wszystko trafi do nas. Okej. Tak. No i super. Wchłonięto smoczą duszę. Dział krzyki w menu magii pozwalcie wyposażyć się w krzyk nieugiętej siły. Elegancko, o to chodziło. No i teraz możemy tego smoka tutaj sobie sprawdzić. Co on tutaj się nawżerał? Bierzemy te najdroższe rzeczy.
Szczątki smoka są mega, mega drogie, także zabieramy je. Co nie? Złoto, strzały. No i ten toporek możemy sobie zabrać. Nie, jeszcze jest u dźwigu, spoko. No i to mi się podoba, moi drodzy. Walka była przednia. Co prawda troszeczkę się namęczyłem, bo mam bardzo mało jeszcze tej magii. Ty jesteś smoczym dziecięciem. Tak, właśnie. Dragonborn to jestem ja. W najstarszych opowieściach z czasów, gdy w Skyrim żyły smoki. Dobrze. Z tobą też tak było, prawda? Tak. Udało ci się wchłonąć moc smoka. Możemy to sprawdzić. Spróbuj krzyknąć. Jeśli wierzyć starym legendom, jedynie smocze dziecięta potrafią krzyczeć bez przygotowania, tak samo jak smoki. Zgadza się. Mój dziadek opowiadał historię o smoczych dzieciach. No to krzyczymy, nie? Jak tak bardzo chcą, no to chyba będzie trzeba krzyknąć troszkę. Możemy teraz tego użyć, tylko ja nie pamiętam, jak się tych krzyków używało. Z. Nigdy nie słyszałem, żeby Tiber Septim zabijał smoki. Wtedy nie było żadnych smoków, kretynie. Wracają po raz pierwszy od... Zawsze. Tak, to było Fus. Jeszcze tylko Fus Rota. No dobra, czyli co? Już wszystko wiemy, tak? Myślę, że możemy sobie tutaj zakończyć. Nie będziemy tutaj robić nic dalej, bo już tak naprawdę się ten... Złóż raport Jarlowi. Okej. To tutaj się wchodziło? Biała grań to chyba było po angielsku White Run, czy coś takiego się chyba nazywało to miasto. Ale nie jestem pewien. No fajnie, cieszę się, że jesteśmy tutaj już takimi... Dobra. No dobrze, moi drodzy, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Nie będziemy tutaj przedłużać. O matko. Ale o kurczę, ale czaderskie w ogóle niebo. Nie wiem, czy ja tutaj coś instalowałem, czy ono zawsze było takie czaderskie. No nic, dobrze, moi drodzy. Mam nadzieję, że paczka modów, którą zainstalowałem, wam się podoba. Muszę przyznać, że mi się gra zdecydowanie klawo. No i zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. No i z mojej strony w tym odcinku to by było na tyle. W następnym rozpoczniemy sobie tutaj od rozmowy z Jarlem i myślę, że wtedy postanowimy, gdzie brniemy dalej, czy do tej szkoły tych magów, czy gdzieś tam, Zimowa Twierdza to chyba tutaj, czy ogólnie sobie poeksplorujemy jakieś tam, nie wiem, no jest mnóstwo opcji, także zobaczymy. Piszcie w komentarzach, co mi polecacie. No i to było na tyle. Widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.